Witamy w kolejnym programie Forum Ochrony Praw Polonii. Dzisiejszym gościem jest pan Józef Łuczaj, który zgłosił się do forum o pomoc po 2,5 latach bezsensownym naszym zdaniem walki i obrony przed zarzutami Rady Dyrektorów, a właściwie członków Rady Dyrektorów państwa Kamińskich. Nie miał gdzie się zgłosić, zgłosił się do nas. Przeczytał ogłoszenia Forum Ochrony Praw Polonii w polonijnych gazetach. Gazeta Polska ogłosiła to na całą stronę. W dniu, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych podpisywał umowę na myśliwce F-16, pani Małgosia Chudziak ogłosiła swoją akcję charytatywną dla wszystkich ofiar bezprawia, które dzieje się na rynku polonijnym. Panie Józefie, od czego można tu zacząć? Jest sprawa tak olbrzymiej wagi, że jest to bomba zegarowa, której, mówiąc szczerze, boimy się dotknąć, ale ktoś to musi poruszyć. Tak. Potrzeba było odwagi, a odwagi dodali mi ci ludzie, którzy mnie sądzą. Dlatego, że dosyć wysoko mnie wycenili. Na 87,5 miliona dolarów mnie człowieka, nie finansisty, nie bankiera, no to wiadomo, że od razu poczułem się dowartościowany w środowisku polonijnym. Pan jest dorosłym człowiekiem i zgłosił się pan do pani Małgosi o pomoc. Dlaczego? Mógł pan iść na skargę do amerykańskiej organizacji, która kontroluje Unię Kredytową na przykład. Proszę państwa, ja jestem Polakiem, do Stanów przyjechałem już w dorosłym wieku i bądź co bądź, korzenie z Polski i polska narodowość nie pozwala mi, jak to się mówi, gnoić naszego środowiska polonijnego. Żeby to, co jest tutaj złe, wychodziło od razu na zewnątrz. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego my w środowisku polonijnym na razie nie możemy tego załatwić. Ja nie wiem, czy nie możemy. Ja po prostu, będąc według mnie poszkodowany przez państwa Kamińskich, zwróciłem się do Rady Dyrektorów z pismem. Nie otrzymałem nic. Zwróciłem się do gazety, która wydrukowała jako list otwarty do Rady Dyrektorów. 22 września 2002 pan napisał duży list do pana Marka Zawisnego, który jest obecnym prezesem Unii Kredytowej, tak? Tak, proszę państwa, ja napisałem dużo listów, w tej chwili nie wszystkie pamiętam, załóżmy, ale napisałem do Rady Nadzorczej, napisałem do pana prezesa, mecenasa Marka Zawisnego właśnie we wrześniu, napisałem wcześniej do Rady Nadzorczej i tak dalej, otrzymałem po 5 miesiącach z Rady Nadzorczej podpisane pismo przez panią Macmillan jako tutaj. Jako chairperson. Tak, jako przewodniczącą Rady Nadzorczej, która mówi, że nic takiego nie ma w Unii Kredytowej, co ja zarzucam. Jest to śmieszne, bo proszę państwa, czytam, to jest po angielsku dokument, pisze, że we need to know the details of the violations, czyli tak jakby o niczym nie wiedziała. To jest wszystko z ukryte. A czy pan dostał w ogóle odpowiedź od prezesa pana Marka Zawisnego? No, od pana Marka prezesa Zawisnego nie dostałem żadnej odpowiedzi. A od innych dyrektorów? Moje pismo skierowane do pana prezesa Marka Zawisnego z tymi tutaj 7 pytaniami było również w osobnych kopertach adresowane do wszystkich członków Rady Dyrektorów. Jedynie pani Danuta Siemińska poinformowała mnie, że taki list otrzymała i że przesłała go do rozpatrywania Radzie Dyrektorów. Postawiłem Radzie Dyrektorów i panu Zawisnemu następujące pytania. Czy w myśl Konstytucji USA ja jako obywatel mogę żądać wyjaśnień od osób publicznych bez obawy o nękanie za pomocą prawa? Bo uważam pozew państwa Kamińskich jako nękanie za pomocą prawa. Drugie, czy statut Unii Kredytowej zabrania stawiania wotum nieufności przeciwko członkom Rady Dyrektorów? Trzecie pytanie. Czy w myśl statutu Unii Kredytowej członkowie Rady Dyrektorów podlegają ocenie członków, czy nie podlegają? Czwarte moje pytanie. Czy moje zarzuty wobec Andrzeja Kamińskiego o pobranie pożyczek kwestionowanych w raporcie pokontrolnym są prawdziwe?
Piąte pytanie. Czy pan prezes i członkowie Rady Dyrektorów wiedzieli, że Bożena i Andrzej Kamiński złożyli lub mieli zamiar złożyć pozew sądowy przeciwko mojej osobie? Czy ten pozew sądowy był akceptowany przez Radę Dyrektorów? Bo to jest różnica, jeżeli Rada Dyrektorów akceptowała lub nie. Moja instytucja, do której płacę podatki. I siódmy punkt, w jaki sposób pan prezes i Rada Dyrektorów ma zamiar załatwić sprawę wotum nieufności wobec Bożeni i Andrzeja Kamińskich, sprawę stawianych im zarzutów i innych okoliczności z tym związanych. I dalej ja piszę w tym swoim liście. Lojalnie informuję, że w przypadku braku odpowiedzi w terminie przewidzianym przepisami podejmę czynności na szerszą skalę. Nie chcę wychodzić z brudami polonijnego środowiska do Amerykanów. W związku z tym, jak powiedziałem, zwróciłem się do Forum Ochrony Praw Polonii, dlatego że dowiedziałem się, iż pomagają innym. Po co jesteście, jak nie macie wpływu? Czy byliście oszukani kiedykolwiek przez własnego adwokata, lekarza, brokera, pośrednika nieruchomości czy agenta ubezpieczeniowego? Czy byliście kiedykolwiek dyskryminowani w pracy, dlatego że jesteście Polakami, osobami w podeszłym wieku lub kobietami? Forum Ochrony Praw Polonii pomaga w tych i innych sprawach. Nie pobieramy żadnych opłat i robimy to z serca, a nie za pieniądze. Forum Ochrony Praw Polonii 908-769-0490. Z tego będzie chleb. Wstąpiła we mnie jakaś nadzieja, bo proszę państwa, drodzy rodacy i Polacy, którzy ewentualnie będziecie to oglądać, my często w gazetach czytamy, czy w telewizji oglądamy, jakiś tam zastrzelił furiat, bo to, jeżeli kogoś doprowadzą, tak jak mnie, który ja zarabiam kilkaset dolarów na tydzień, a mam płacić 80 milionów, załóżmy, zresztą w ogóle wydatek na adwokatów, wiecie, że adwokat za godzinę mniej nie weźmie jak 250, 300, 400 dolarów za godzinę. Podkreślmy, dobry adwokat. Więc ile mnie kosztuje drugi rok ciąganie po sądach, deposition całymi godzinami, przez całe dni, ja z pracy jestem ściągany, tłumaczenie pism, bo przecież wiele pism jest polskich, muszę to robić, tłumaczenia, opłaty. I teraz, człowieka doprowadzą do tego, że po prostu chyba dlatego, że nie miał potem nawet na Subway, za co jechać na przesłuchanie i wtedy może nie zgłoszę się albo coś. Ale doprowadza się do furii człowieka, do jakiegoś stanu załamania. I ja się nie dziwię, że w tej naszej sprawie współoskarżony prezes mojej organizacji z Chicago, pan Kazimierz Hammerling, kiedy dostał pozew na 80 milionów dolarów, po prostu dostał zawału serca i zmarł. Człowiek starszy nie wytrzymał tego nerwowo. Pan Kamiński, dostarczając, o ile wiem z pośrednich uszu, był wtedy na kongresie Polonii Amerykańskiej w Chicago i przy okazji zawiózł ten pozew i mówi: no nareszcie takiego i innego załatwiłem. To znaczy... on jest zadowolony, że załatwił starszego człowieka, który 40 lat w Lidze Morskiej w Ameryce pracował społecznie i do dziś wyciągi mam, on nie zrobił żadnego zadłużenia. Pan Kamiński powiedział w Nowym Jorku wobec członków Ligi Morskiej, że on ma 30 tysięcy zadłużenia, on nie płacił podatków. To jest nieprawda. Jak można tak kłamać? To samo o mnie pan Kamiński pisał w Nowym Dzienniku, że ja zrobiłem defraudację finansową. Jaką? Gdzie? W sądzie na Queensie w 2001 roku sędzia powiedział do pana Kamińskiego: co pan chcesz? Ale pan Kamiński założył drugą ligę i zaczął przejmować nasze pieniądze, nasze konta. Zmusił w swoim biurze 24 marca 2001 rok naszą finansową Reginę Jaworowską w swoim biurze, pan Kamiński w swoim biurze na Grimponcie przy obecności osób innych, jemu nawiasem mówiąc w jakiś tam sposób zależnych, druga rzecz, nie obywateli, tylko turystów Polaków, przymusił, zastraszył kobietę, że jej podpisała tekst angielski. To było w sobotę,
Proszę państwa, a w poniedziałek okazało się, że pani Bożena Kamińska, żona Andrzeja Kamińskiego, który jest adwokatem amerykańskim, tak? W tej chwili, ja wtedy był notariuszem, podstępował jako notariusz, poszła do Green Point Savings Bank i, bo to było upoważnienie na nią, do konta i do sejfu Ligi Morskiej. I tylko, że ta Regina w niedzielę powiadomiła prezeskę okręgu Waluszko i powiadomiła mnie jako ówczesnego dyrektora zarządu głównego na teren Nowy Jork. I pojechaliśmy szybko w poniedziałek rano na policję. Zrobiliśmy na policji protokół. Z tym protokołem oczywiście do banku. Okazuje się, pani Kamińska już sejf otwarty, już wszystko wypełnione dokumenty i z konta miała pobrać 40 tysięcy, około 40 tysięcy. Niesamowite. Złodziejstwo, po prostu złodziejstwo. Panie Józefie, czyli można powiedzieć w skrócie, że pan zapobiegł defraudacji prawdziwej Ligi Morskiej. Oczywiście. I za to jest pan molestowany. I za to jestem potem właśnie, za to jestem ciągany po sądach. Kiedy i gdzie ja mam to powiedzieć? Poruszyć trzeba trochę łajno. Pan Dobożewski nic nie chce wiedzieć. Bez cenzury. Archiwum XX Monitora Polskiego już na internecie. Monitorpolski.com. Polska telewizja na internecie. Wkrótce na taśmach VHS i na DVD.